Po czym teraz widać, proszę Państwa, że wszędzie właściwie to nie spotkasz człowieka, który w Boga wierzy, człowieka, który naprawdę przejawia, okazuje religijność, że jest świadkiem Jahwe, jak to Księga Izajasza mówi. Wy jesteście moimi świadkami, prawda? Jahwe zastępów, mówi Jahwe zastępów. Zaraz będziemy wszystkie te wersety z Księgi Izajasza czytać, no bo to przecież skąd się to wszystko wzięło? Wy jesteście moimi świadkami. Albo jesteś świadkiem szatana, diabła, czyli że jesteś jego sługą, albo jesteś świadkiem Jahwe. A pośrednich tych takich form, to tutaj już nawet radio podpowiada, mówi, że nie ma żadnych form pośrednich. Komu na przykład służyła, proszę Państwa, mega oszustka wszechczasów, Makryna Mieczysławska, mega oszustka, aż tak wielka oszustka, że ludzie no, często nic nie wiedzą na ten temat, a mogliby wiedzieć, prawda, żeby uniknąć oszustów, oszustwa, albo żeby samemu może nie wpaść, prawda, bo ta wala z Anglo-Ameryki Białystok, tutaj nie jest Anglo-Ameryka Białystok, mówiła zawsze, że nie wiedzą w co wpaść, czy w gówno, czy w maść, no i umarła, ale powiedziała, co powiedziała, to powiedziała. Proszę Państwa, mamy nowy kanał internetowy, proszę oglądać, to jest kanał Elhof Art. Zapraszamy, możecie Państwo oglądać. Elhof Art. Jest. Elhof Art. No bo ten stary też jest. Elhof Art 2000. No ale wszystko jest na chodzie. Możecie Państwo wejść w Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska. Orientujmy się w internecie. No bo dzwoniłam dzisiaj też do tej Renatki Zajączkowskiej, a ona, no nie mogła mnie po głosie poznać. Ja mówię, no mówię siedmioma głosami, cztery skale, sześć, siedem mam różnych pozycji skali i śpiewam, no to więc wtedy, kiedy mówię, można mnie nie poznać, można mnie nie rozszyfrować. Proszę Państwa, różne opcje. Nasze radio jest edukacyjne, abyśmy byli tolerancyjni, no względem też i poglądów, które ludzie głoszą. Państwo zobaczą, gdzie diabeł siedzi, gdzie diabeł siedzi. Dlaczego w ogóle nie lubią świadków, którzy bardzo sympatyczni, bardzo mili, spokojni, chodzą po klatkach, nie okradną, przecież nic złego nie robią, głoszą Słowo Boże, reklamują Pismo Święte. Dlaczego się nie lubi świadków Jehowy? Państwo zobaczą, gdzie diabeł siedzi, gdzie diabeł mieszka. Pewnie na takiej klatce, jak idą święci w dniach ostatnich właśnie tego złego systemu rzeczy, to jak ktoś na klatce wrzeszczy, o to wy tacy, o to wy siacy, a to wyście owacy, to znaczy, że tutaj na tej klatce gdzieś jest owieczka, czyli ktoś, kto być może pozna prawdę. Także ci wszyscy ludzie, którzy tutaj pokazujemy, tych ludzi pokazujemy, nie muszą znać prawdy, ale mogą być potencjalnymi naszymi braćmi, siostrami w wierze. Także ty, jeżeli będziesz głosił, na przykład Janek Witek też chciał słuchać. Nawet miał wyrzuty sumienia, jak tu Bernadetta przychodziła, on jej wróżył, no to potem mówi, o dzisiaj mam zły dzień, Bernadetko, jutro przyjdź. Tutaj mamy, proszę Państwa, piękne budowle, które żyły, były. Tutaj nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w miejscu, gdzie jest na Pałac Staszica przy kościele Świętego Krzyża, tutaj na krakowskim przedmieściu w Warszawie, bo wiadomo, że Warszawa jest kościelna, Warszawa jest katolicka, Warszawa jest religijna, ale teraz, proszę Państwa, już nie jest tu cerkiew, ani tu, ani tu, tylko jest po prostu świecki budynek, Pałac Staszica, tak samo jak i Pałac Kultury Stalina i Lenina. Tak żebyście się Państwo nie dziwili, że teraz w Warszawie pełno jest ateistów, pełno jest ateistów. Ludzie mogą poznać prawdę, bo są dobrzy, bo ludzie są uczynni, proszę Państwa. Pomogą w potrzebie, pomogą w biedzie. Tacy ludzie, choćby może źle postępowali, źle myśleli, to świadkowie Jehowy idą do wszystkich. No, każdy jest potencjalny
prawda, potencjalnym sługą Jahwe, no bo lepiej jest być sługą Jahwe niż sługą szatana, diabła. Zapraszamy Państwa serdecznie. Przesyłamy buziaczki. No i że oczywiście proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki. Nawet Hitler ma szansę u Jahwe. Proszę Państwa, tutaj swego czasu Cyberberg on Wagner, była wystawa w Teatrze Wielkim. Proszę Państwa, Cyberberg on Wagner. W kanale też jest Elhof Art 2000 lub samo Elhof Art. Zapraszamy Państwa serdecznie do naszego kanału Elhof Art. W internecie, na YouTube serdecznie Państwu proponujemy czytanie Pisma Świętego, Biblii i taki przykład dajemy niecodzienny, że Pismo Święte znaleźli pewni zakonnicy nawet w śmietniku. No, oto to. A tutaj w Warszawie, jak są ci niewierzący, są ci ateiści, to wyrzucają Pismo Święte do śmietnika pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Zresztą ten rytm i ten ton narzuca ateistyczny przecież Pałac Kultury Stalina i Lenina. I niedobrze jest, że takie wartościowe rzeczy, gdzie jest imię Boże Jahwe, gdzie można znaleźć imię Boże Jahwe 7000 razy w Biblii, proszę Państwa, ląduje takie coś w śmietniku. Wykluczone, żebyśmy my tak postępowali. Tak, starożytny skarb znaleziony na śmietnisku. Także proszę być tylko z nami. Tak, no z czym ci się, kochanie, kojarzy śmietnisko? Z czym ci się śmietnik kojarzy? Najprawdopodobniej z odpadkami jakimiś, niezbyt przyjemnym zapachem, raczej robakami może też, prawda? Raczej nie spodziewałbyś się znaleźć w takim miejscu czegoś wartościowego, a już na pewno nie bezcennego skarbu. A jednak jakieś 100 lat temu swego rodzaju skarb odnaleziono właśnie na śmietnisku. Nie były to kosztowności, ale coś, co również miało wielką wartość. Co to za skarb? Dlaczego ma on dla nas dzisiaj duże znaczenie? I tutaj Państwo poczytacie, prawda? Jak Europa. To jest bardzo ciekawy esej, ale odłożymy tę rozmowę na przyszłość. Oczywiście. Mam nadzieję i chęć ogromną i jestem przekonana, że słuchacze również do niej wrócić. Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekst. Pana gospodyni tutaj w czwartkowe poranki Radia Tok FM i też pana, jak to nazwać, oboje jesteście z Krakowa, jak rozumiem, pani Janina zawsze to podkreślała, że ona jednak jest bardziej z Krakowa niż z Warszawy. Ja też czasem podkreślam, tak.